Dziewczyny, wciągnęłyście nas w challenge. Ja pierwsza otwieram swój sejf. Awesome! Jak fajnie, mam mleczny koktajl Snickers. Ale jak ja mam go wypić? Żartujesz sobie. Trzeba tylko otworzyć nakrętkę. Dlaczego na to nie wpadłam? A ja mogę spróbować? Oczywiście, że nie. To mój koktajl, więc ja go będę piła. Poza tym jest bardzo smaczny. O tak. A coś tak pysznego powinnam jeść tylko ja. Zaraz ci pokażę coś pysznego. Skoro koktajl jest tak dobry, napij się go porządnie, chciwusko. Co ty zrobiłaś? Skończył się. Co oznacza, że nie mam teraz nic do picia. To nie fair. Teraz moja kolejna otwarcie sejfu. Ryba? Dlaczego ktoś dostaje koktajl, a ja rybę? Jest taka obrzydliwa i śmierdząca. Trzymaj ją z dala od nas. Pospiesz się i zjadaj to, zanim cały pokój będzie śmierdział. Jeśli zwymiotuję, to będzie wasza wina. Ojej, to obrzydliwe. Nie, nie dam rady zjeść całej ryby. Ale musisz. No dobra. Wow. Chyba zwymiotuję od samego patrzenia. Co za ohyda? Dlaczego kazałyście mi to jeść? Zabierzcie ode mnie to paskudztwo. A ty z czego się śmiejesz? Lepiej się pospiesz i otwórz swój sejf. Zgadzam się, najwyższy czas. To wszystko? Jeden cukierek Skittles? W takim razie musi być naprawdę dobry. To zwykły cukierek. Dziwne. Ojej! Co się z tobą dzieje? Dziewczyny, chyba mam skittlesową wysypkę. Od dziecka marzyłam, żeby jej dostać. Ale ekstra! Teraz mam na sobie nieskończone ilości słodyczy. Ja też mogę się poczęstować? Oczywiście. Pyszne. Kate, może chcesz? Nie, to wygląda obrzydliwie. Super, to naprawdę jedyna fajna choroba. Kate, no może jednak spróbujesz? Fu, to jest ohydne. Chcę otworzyć sejf jako pierwsza w tej rundzie. Co za niespodzianka. Nigdy wcześniej nie miałam tylu popitów. W dodatku takich niezwykłych. To żelki. Widziałyście kiedyś coś podobnego? Nie bardzo. Chociaż dobrze smakują? Oczywiście, są po prostu niewiarygodnie pyszne. Chcę jak najszybciej zjeść każdy popyt. O tak. Są bardzo apetyczne. Myślę, że Kate nie miałaby nic przeciwko, gdybyśmy ugryzły chociaż kawałeczek. Myślę, że masz rację. Nie ma mowy, nawet nie myślcie o dotykaniu moich smakołyków. To wszystko jest moje. Dobra, sprawdzę, co mnie czeka. O nie, wolałam tego nie wiedzieć. Najbardziej na świecie boję się właśnie robaków. Dlaczego jestem tak karana? Ty jesteś karana? Zdejmij ze mnie te robale, błagam cię. Wiem, mam pewien pomysł. Mały odkurzacz uratuje Kate. Dzięki. Ojej, zostaw jeszcze jeden robak. Gdzie? Który? Tuż nad ustami. Oj, przegapiłam go, ale to nie szkodzi. Kate, puść odkurzacz. Przestań go całować. Robota skończona. Brawo ja. Ojej. Kate, powinnaś zobaczyć swoje usta. Wyglądasz jak kaczka. Nabijanie się z problemów innych nie jest śmieszne. Za karę będziesz musiała dojeść robaki. Co ty zrobiłaś? To straszne, ohyda. Zabierzcie to ode mnie. O! Lepiej zobacz, co czeka na ciebie w sejfie. Już sprawdzam. Tu jest jakaś mikstura. Mam nadzieję, że dzięki niej będę najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Jakieś dziwne uczucie. Ojej, co się ze mną dzieje? Pomóżcie mi! Wciągnijcie mnie na górę! Jaka ja jestem mała! Podnieście mnie! Jaki słodziak z ciebie! Mam ochotę cię pogłaskać.
Ojej! Jestem teraz najmniejszą dziewczynką na ziemi. To nawet fajne. Na przykład teraz popyt Kate jest dla mnie zwykłą trampoliną. Jaka ty jesteś słodka. Naprawdę chcę cię pogłaskać. Auć, to boli. Zobacz, co zrobiłaś z moim palcem. Musisz za to zapłacić. Kate, ty też chcesz zobaczyć, jak mała dziewczynka walczy z robakiem, prawda? Uważam, że to będzie bardzo zabawne. Dalej, Julie, wierzymy w ciebie. Mam nadzieję, że jej się uda. A masz! Tak, dowal mu! Dowal mu! Niezwyciężona Julie znów wygrała! Julie, gratuluję! Dałaś czadu! Dziewczyny, wszystko dzięki waszemu wsparciu. Co tym razem na mnie czeka? O nie, na pewno nie będę jadła surowego mięsa. Dziewczyny, sorry, ale to już za wiele. Oto talerz dla ciebie i smacznego. Ale jesteście okrutne. To nie jest mięso, to jakaś guma. Nie można się w to nawet wgryźć. Mam już dosyć. Nóż i widelec powinny ci pomóc. Więc jedz. Oj, chyba troszkę przesadziłam. Teraz mogę zjeść nawet talerz. Dobra. Fu, to mięso powinno być usmażone. To chore, żeby jeść je na surowo. Po jednym kęsie robi mi się niedobrze. Nie mogę już dłużej wytrzymać. Julie, lepiej otwórz swój sejf. Sprawdźmy. To ciekawe. Co to jest? Magiczna różdżka? Super! Ciekawe, jakie zaklęcia potrafi wykonać. I skąd mam wiedzieć, o co z nią chodzi? Po prostu nią pomachaj. To boli! Chyba się nauczyłam. Prawie mnie spaliłaś. Zobacz, co zrobiłaś. Nie wstydź ci? To różdżka, nie ja. Ojej. Jest nieprzewidywalna. Połóżmy ją lepiej na stole, zanim wszyscy ucierpią. Kate, czas, żebyś ty otworzyła sejf. Dobra, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w środku. A w środku jest coś pysznego. Lody, daj nam spróbować. Ręce precz, mam tylko jeden kubełek, nie mam za dużo lodów, więc są moje. Taka łyżka nie nadaje się do jedzenia. Potrzebuję czegoś większego. No to jedziemy. Nie ma nic fajniejszego niż lody. Daj nam chociaż polizać. Nie, zapomnijcie o tym. Chciwuska. Kate, co ci się stało? Jesteś trochę sztywna. Wiem, jak ją uratować przed całkowitym zamarznięciem. Różdżka mi pomoże. Thank you. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Bez was zamieniłabym się w bryłę lodu. A teraz tylko płonę. Stop, ja płonę. To świetna okazja do usmażenia mojego mięsa. Zamiast surowego badziewia zjem pyszne steki. Samą porę, bo zdążyłam zgłodnieć. Kate, twoja płonąca głowa mnie uratowała. Pyszne. Zrobiłam naprawdę smaczne danie. Dzięki, Kate. Czas sprawdzić, co tym razem czeka na mnie w sejfie. Wow, wszyscy kochają Nutellę. Nie jestem wyjątkiem. Zobacz, co zrobiłaś. Nie ma problemu, zaraz to sprzątnę. Auć, boli. Przestań we mnie rzucać śmieciami. Nie zrobię tego więcej. Jedyne, co będę od teraz robić, to jeść pyszną Nutellę. Julie, a ty nie masz nawet co marzyć o czekoladowym kremie. Mimo wszystko zdążyłam go spróbować. Jacy wszyscy są chciwi. Ale ja też złapałam kropelkę. Pyszności. Ojej, dziewczyny, mam problem. Moja ręka utknęła w słoiku. Pomóżcie mi ją wydostać. Czego się nie robi dla przyjaciółki? Nawet bardzo chciwej. No dalej, ściągaj to. Jeszcze trochę.
w końcu. O, w słoiku zostało nawet trochę kremu dla nas. Bardzo dziękuję za pomoc. Już zaczynałam myśleć, że będę musiała chodzić z tym słoikiem. O, tu jeszcze trochę zostało. Kate, co tak siedzisz? Otwieraj safe. On nie pachnie zbyt dobrze. O nie. W środku czeka na mnie kawałek paskudnego i bardzo śmierdzącego sera. Dziewczyny, to mnie przerasta. Myślę, że Julie i ja możemy ci pomóc. Oczywiście pomożemy ci włożyć ser do buzi. Oj, nie czuję się najlepiej, dziewczyny. To było obrzydliwe. Prawie zwymiotowałam. Julie, a co jest w twoim sejfie? Też jestem ciekawa. Ojej, to portal! Jesteśmy wolni, poparci. No dalej, maszyno, nie zawiedź mnie. Chcę coś smacznego. Skitelsy! Szczęście jest dziś po mojej stronie. Ja też powinna mieć farta. Chcę coś jeszcze pyszniejszego, żeby Mia była zazdrosna. No dalej, dalej, automacie. Co? Karma dla psów? Nie tego się spodziewałam. Dobrze ci tak, Jennifer. Nie ma mowy, dostanę swój smakołyk. O, jakiś magiczny przycisk. Naciśnijmy go razem. Ojej, co się dzieje? Opaj, moi goście. Cieszę się, że mogę was powitać w challenge'u. No co, czas naciskać przyciski. Wybieram pomarańczowy. Na pewno mi się poszczęści. Świetny wybór, Jennifer. Co mamy na tablicy? To Nutella. Naprawdę masz szczęście, bo mam tu wiadro Nutelli i jest całe twoje. Ojej, jak pysznie pachnie. To Nutella. Tego smaku nie da się z niczym pomylić. Lej więcej, klaunie. Nie oszczędzaj. Jak sobie życzysz. To wszystko. Co do ostatniej kropli? Ojej, wiaderko wylądowało mi na głowie. To chyba znak, że Nutella się skończyła. Jeśli pechowa Jennifer została oblana takimi pysznościami, to ja też będę mieć farta. Masz rację, Mia. Dostaniesz pianki marshmallows. Mam tu ich ogromną paczkę, na bank nie będziesz głodna. Ojej, to deszcz marshmallows. Chcę złapać je ustami. Udało się. Mam świetny pomysł. Jennifer. Podstaw tu swój policzek. Mia, co ty robisz? Daj spokój, nie krzycz. Co to za pianki bez Nutelli? Pyszota. Ale fajnie to wymyśliłaś. Ojej, Mia ma całe opakowanie pianek. Może podzieli się ze mną. Mia, no hej, dawno się nie widziałyśmy. Dasz mi jedną piankę? Chcesz marshmallows? Pewnie, proszę. Co ty robisz? Nie zamierzam się z tobą dzielić. To są moje pianki, co oznacza, że sama je zjem. Co za chciwuska. W takim razie będę miała własne pianki. Przykro mi to mówić, ale na ekranie nie ma żadnych pianek, moja droga. Ojej, co to jest? Moja głowa, ostrożnie. To oczywiście nie są miękkie marshmallows. A, to papier toaletowy. Tu jest świetna okazja, żeby zrobić psikusami. To kara za ich chciwość. Co się dzieje? To papier toaletowy? Czym on jest wymazany? Ej! Musisz bardziej pilnować swoich smakołyków, łakomczuchu. Teraz jestem cała w tym czymś. Chcę jak najszybciej wziąć prysznic. Żadnych pryszniców, kochana. Tylko ty i guziki. No i dobra, wcisnę dwa naraz. Świetna decyzja. Uwielbiam aktywnych gości. Miód i mąka, o tak, Mia. To będzie spektakularne. Zdejmuję pokrywkę i zaczynamy. Ojej, coś mi się leje na głowę. Coś bardzo słodkiego. To miód. Uwielbiam miód. Cieszę się, że ci się podoba. A teraz część rozrywkowa. Co za uczta? Nie ruszaj się tam. Ojej, coś się na mnie sypie. Coś białego. To śnieg? Nie, to chyba mąka. Zgadłaś, smacznego. I z czego mam się niby cieszyć? Nie wiem, Mia, ale wyglądasz jak ciasto na pierogi. Mniej gadania, więcej działania, Jennifer. No dobra, ten różowy przycisk wygląda nieszkodliwie. I przyniósł ci chrupiące kółeczka unicorn. Gratulacje. Ojej, jestem gotowa. No to nie będę kazał ci czekać. Otwórz szeroko usta, Jennifer.
Co za pyszności! Smacznego, moja droga! Bo szczęście może się odwrócić w każdej chwili. O, wiem! Mam przecież wiaderko po Nutelli. Można w niego zbierać kółeczka. Dzięki temu o wiele łatwiej je zjem. Są przepyszne. Można nabrać całą garść naraz. Jennifer, cieszę się, że jesteś szczęśliwa. Żebym była jeszcze bardziej szczęśliwa, trzeba coś dodać. Co ci chodzi po głowie? A, już rozumiem. Mleko oczywiście. Co to za śniadanie bez mleka? Bardzo sprytnie, Jennifer. No, od razu inna sprawa. Podstawię moje wiadro pod strumień. Co za pyszności. Prawdziwa uczta. Hej, klaunie, a co ze mną? Patrz, nacisnęłam przycisk. Pospiesz się i zrzuć mi coś smacznego. Nie chcę cię smucić, Mia. Ale nie sądzę, że psie jedzenie można nazwać smacznym. Ale na pewno będzie zabawnie. Fu, co za smród. Nie na to liczyłam. Wystarczy, przestań. Nie chcę już się bawić w żadne twoje gierki, klaunie. Dopóki jesteś w tym pudełku, Mia, obowiązują moje zasady. Kiedy stąd wyjdę, lepiej trzymaj się z daleka. Nieźle wyglądasz, Mia. Z przyjemnością się na to patrzy. Ale nie mam czasu. Nacisnę kilka guzików na raz. Odważna decyzja. Jak każda odważna decyzja ma swoje konsekwencje. Oto moje ulubione połączenie. Zaczniemy od jajek. Ojej, to boli. To jakieś kamienie? Nie, to surowe jajka. Kurczę, co za pech. Prosto w twarz. No i jak, Jennifer? Pamiętasz? Cisnęłaś dwa przyciski. Co? To jeszcze nie wszystko? Nie wszystko, teraz pióra. Ojej, to pióra, jak ich dużo. Moje szczęście naprawdę się skończyło. Wyglądam teraz jak kurczak. To przez ciebie, klaunie. Te pióra naprawdę ci pasują, Jennifer. Z czego się śmiejesz? Naciskaj guzik, Mia, dalej. Dobra, niech będzie ten. Wow, no co za szczęście. Tabasco, Mia, trzymaj się mocno i lepiej nie otwieraj ust. Dzięki za wskazówkę. Mógłbyś po prostu nie polewać mnie tym sosem. Takie są zasady, Mia, dlatego musisz to jakoś wytrzymać. Dzięki Bogu, już koniec. Ojej, jednak ten sos wpadł mi do ust i ja płonę. To niesamowite, co za zabawa. Ojej, pomocy, straż. Nie trzeba było oblewać ludzi sosem Tabasco. Dobra, Mia, pomogę ci. Założę swój kostium, teraz jestem jak prawdziwy strażak. Na razie ugaszę te płomienie. Uff, dzięki. Teraz jestem cała mokra, ale przynajmniej nie płonę. Dobra robota. No to super, uważam challenge za udany. Ojej, gdzie my jesteśmy? O nie, teraz jesteśmy tu uwięzione. Czekaj. Nie krzycz. Tu jest coś bardzo interesującego. Marii, co ty robisz? Próbuję to otworzyć. Ciekawe, co jest w środku. Popatrz, tam jest coś jeszcze. W tym pudełku musi być klucz. Ja nie wsadzę tam rąk. No to wyliczanka. Wypadło na mnie. Ech, będę musiała zdobyć klucz. Ty, tam jest coś mokrego. Może to zwykła woda? Dobra. To nie klucz. To rybka. Spójrz, jaka piękna. Lepiej szybko włożyć ją z powrotem do wody. Okej. Tu jest klucz. No co tak stoisz? Idziemy. Czerwony klucz, czyli czerwona szafka. Sprawdźmy. Co? To dynamit. Dynamit? O Boże, co my zrobimy? Mam pomysł. Mam nadzieję, że wzięłam ze sobą obcęki. To nie to. O, są. Marii, przetniesz kabelek? Nie, ty to lepiej zrób. Postaram się. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Myślę, że trzeba przeciąć żółty przewód. Uff, udało się. Co za smród. Jednak się nie udało.
teraz przyda mi się twoja szczotka. Chyba sobie żartujesz. O, pożycz mi. Nie ma mowy. Wiesz co? Lepiej idź po następny klucz. Szybciej. No dobra, jestem silna, dam radę. Ciekawe, co to jest? A, to żelkowy miś. Całkiem smaczny. Ale muszę się czym prędzej dostać do klucza. No jest. Tylko nie uciekaj mi, kluczyku. Proszę, otwórz safe. Jeszcze czego, zrób to sama. Dobra, już zaczynam. Ojej. To coś drobnego. Wow. Jestem cała w brokacie. Ale fajnie, przyda mi się na powieki. Zamiast się pindrzyć, idź po następny klucz. No dobra. Ciekawe, co jest w środku. Może dinozaur? No. Albo krokodyl? Nie, one przecież są duże. Zobaczmy, co to jest. O, jacie! Nigdy wcześniej nie widziałam prawdziwego kameleona. Jest taki słodki. Wracaj sobie do środka. Ja potrzebuję tylko klucza. Oto i on. Czas otworzyć zieloną szafkę. Zgadza się. Co to jest? Pistolet z pieniędzmi? Wow! Tu jest mnóstwo forsy! I wszystko dla mnie! Czuję się jak najbogatsza dziewczyna na świecie! Ekstra! Marie, odejmij moje pieniądze i zdobądź dla nas następny klucz. A jeśli troszkę podejrzę? Nie ma mowy. Dobra, trzeba uczciwie zdobyć klucz. W środku jest coś miłego w dotyku. To chyba piasek kinetyczny. A oto i kluczyk. Hurra! Najwyższy czas otworzyć niebieską szafkę. Sznurek? Pewnie trzeba za niego pociągnąć. Wow, to prawdziwy deszcz kolorowych kulek. Pociągnij jeszcze raz, to jest rewelacyjne. Ekstra! Jestem prawdziwą królową kulek. Fajnie. O, chyba pojawił się nowy klucz. Czas go zdobyć. Ciekawe, co to jest. A, to robaki. Dobra, trzeba szybko wyjąć klucz i nigdy więcej nie dotykać tego paskudztwa. Ratunku, aż mnie skręca. Marie, ratuj mnie. Uff, udało się. Nagrodą jest śliczna różowa szafka. Co tam jest? O nie. Różowa, ale wcale nie słodka pianka. A ja myślę, że to całkiem śmieszne. Zgadzam się, bo mogę zrobić właśnie tak. Ale ubaw. Marie, teraz twoja kolej. Po robakach mam stracha. Fuu, tam znowu jest coś paskudnego. Musisz zdobyć klucz. Ja przeżyłam robaki, więc ty też musisz się poświęcić. No dobra. Co tam jest? A, tuczy! Tak, rzeczywiście. Żelkowe, bardzo smaczne. Ej, co z tobą? Przecież to tylko żelki. Szukaj klucza. O, jest! Super! No to czas na niebieską szafkę. Mia, naciśnij przycisk. Gotowe. Ojej! Kurczę! Jak dobrze, że to ja nacisnęłam na przycisk. Inaczej musiałabym być na twoim miejscu. No to lecę po następny klucz. Co to jest?
Fu, to czyjeś włosy, ohyda! Czemu we mnie rzucasz? Przecież to było niechcący. Gdzie jest ten głupi klucz? A, oto i on. Pora otworzyć najciemniejszą skrytkę. No i odkrywaj, a nie stoisz i gadasz. Okej. Ojej, i to właśnie tu są smakołyki. Cała masa ciastek Oreo, proszę. Dzięki. Pyszności. Zgadzam się, to jest nierealnie smaczne. Mogłaś mi dać jeszcze jedno ciastko. Przepraszam, nie pomyślałam. Może w następnym sejfie też będzie coś fajnego. Mam nadzieję. Fuu, co to jest? Coś obślizgłego. To chyba surowe jajka. Ale znalazłam klucz. Zobaczmy, co jest w żółtej szafce. Mia, chcesz otworzyć? Chcesz? No dobra. Żartowałam. Zejdź mi z drogi. Ja go otworzę. Tam na pewno jest coś fajnego. Oj! To przecież pióra! Tak, rzeczywiście to coś fajnego. Dawno się tak nie śmiałam. Przestań się ze mnie nabijać. Lepiej idź po ostatni kluczyk. Dobrze, dobrze, kurczaczku. Dobra. Ostatnia próba. Co to? A, to larwy! Muszę szybko wyjąć klucz. Prawie zemdlałam ze strachu. Mam nadzieję, że w tym sejfie jest coś fajnego. Biedactwo. Sprawdźmy. Hurra! To jest nasz klucz do wolności. Udało się! Czas stąd wyjść. To było niesamowite, ale musimy już lecieć. Hurra! Czuję, że zaraz zjemy coś dobrego. Wow, spójrzcie na to ogromne wiaderka ze Skittlesami. Możemy już spróbować? Najpierw przyjrzymy się tabliczkom. Kurczę, będę najwolniejsza. A ja będę najszybsza. U mnie średnia prędkość. Okay. Podoba mi się. Nie traćmy czasu. Zaczynam. No to za szybko nawet jak dla mnie. Mam pomysł. Wiem, jak bez problemu zjeść wszystkie słodycze w kilka sekund. Rozłożę je według kolorów. Świetnie, wygląda fajnie. Wpadłaś na super pomysł. Dzięki. Miałam rację. Jedzenie przez słomkę jest o wiele wygodniejsze. Wow, mój język jest cały żółty. Nie szkodzi. Za chwilę i tak zmieni kolor na inny. Pokaż. Ale ekstra. Teraz twój język jest zielony. To nie na długo. Myślę, że na końcu będzie fioletowy. Sprawdźmy to. Wow, jest wielokolorowy. Tego się nie spodziewałam. Jeśli skończyłaś, to czas na mnie. Kurczę, mogła mnie podrzucać cukierka. Daj ci pomogę. Otwórz buzię, a ja będę wrzucać do niej Skittlesy. Jennifer, widzę, że też masz problem z celnością. Wszystkie cukierki przelatują obok mnie. Daj spokój, przecież jest fajnie. Pobawiłabym się z wami, ale muszę jeść. Ojej, cukierki skończyły się tak szybko, nie zauważyłam. Kurczę, przez ciebie nie zdążyłam nic spróbować. Ja mam tę ucztę dopiero przed sobą. Do ust włożyłam pierwszego cukierka. Mia, błagam cię, pospiesz się, bo się tu zestarzajemy. Ale mam jeden sposób, aby tego uniknąć. Rozumiem. Chcesz, żebyśmy pomogły mi? To świetny pomysł. Jesteśmy prawdziwym zespołem. Tak naprawdę nie prosiłam was o pomoc. To moje słodycze. Kate, pospiesz się. Mia chce nam przeciąć słomki. Gotowe. Nie pozwolę wam ukraść moich cukierków. Sama je zjem. Nie wierzę. Już za późno. Nie zdążyłam. Ale możemy przejść do kolejnej rundy. Ciekawe, co nas czeka tym razem. Nutella! Jaka miła niespodzianka. Szybko zabierajcie karty. Kurczę, nie mam się co spieszyć. Ciekawe, co ja mam. Fajnie, będę najszybsza. A ja dostałam średnie tempo.
Ofiary. Miałam dziś największe szczęście. Biedna Kate. Nie będzie miała łatwo. Nic nie szkodzi, da radę. Ja już zaczęłam, ale przeszkadza mi ten papierek. Muszę się go pozbyć. Mam nadzieję, że moje ostre paznokcie pomogą. Wspaniale. W końcu mogę zjeść krem czekoladowy. Jakie to słodkie. Patrzę na ciebie i zaczynam być głodna. Nie można pozostać obojętnym wobec Nutelli. Czas podkręcić tempo. Wezmę więcej kremu. Fu, to już nie wygląda zbyt zachęcająco. Nie obchodzi mnie to. Najważniejsze, że mi smakuje. Nigdy nie zjadłam tyle Nutelli naraz. To prawdziwy raj. Ale już masz krem na całych rękach. Nie zaszkodzi ci się umyć. Trochę później, mam teraz lepsze rzeczy do zrobienia. To wygląda odrażająco. Nie mogę na to patrzeć. No to nie patrz. Przestań mi przeszkadzać, Jennifer. Nie widzisz, że jestem zajęta? Ja też jestem zajęta. Muszę otworzyć mój krem czekoladowy. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Wow, jak dużo Nutelli mam na rękach. Muszę ją szybko zlizać. Kurczę, słoik jest pusty, szkoda. Dokończę to, co zostało. To już nie potrwa długo. Mam nadzieję, że już za chwilę będzie po wszystkim. Ciesz się, Jennifer, twój czas wreszcie nadszedł. Tak długo na to czekałam. Chcę jak najszybciej zjeść trochę czekolady. Oczywiście cieszę się razem z tobą, ale lepiej by było, gdybyś oddała mi Nutellę. Nie mam mowy! Już zjadłaś swoją porcję. Teraz moja kolej. Super, leje się prosto do moich ust. Nie potrzebuję nawet łyżki. Może zmienisz zdanie i podzielisz się z Jennifer? Nie chcesz? Więc muszę skorzystać z mojego planu awaryjnego. Zjem krem, gdy nie będziesz patrzeć. What? Nie rozumiem, dlaczego Nutella nie płynie? Przecież dopiero co tak było. Co za ofiara, nic nie ogarnęła. To jest moja szansa na powtórzenie mojej sztuczki. Świetnie. I znowu to samo, ani kropli. Co się dzieje? Muszę się odpowiednio skoncentrować. Pyszności. Już wszystko rozumiem, to sprawka mi. Dam jej nauczkę. Spróbuję jeszcze raz. Ja też. Aj, to boli. Już dawno temu cię rozgryzłam, Mia. Dostałaś to, na co zasłużyłaś. Skończyłam. Czyli zostałam tylko ja. Ale ja się przecież nigdzie nie spieszę. Najpierw otwieram powolutku słoik. Moja cierpliwość zaraz się skończy. Nie mogę czekać tak długo. Dziękuję za pomoc, Mia. Nie denerwuj się tak bardzo. Wyluzuj. Mam nadzieję, że sama sobie poradzę. Obawiam się, że nie. Pozwól mi pomóc jeszcze raz. To wszystko gotowe. Proszę, Kate, jedz już. Jaka ty jesteś miła. Prawdziwa przyjaciółka z ciebie. Dziękuję, że mogę skosztować w końcu mojego czekoladowego kremu. Może też powinnam to za nią zrobić. Zdecydowanie sama sobie z tym poradzę. Nutella jest już tak blisko. Jennifer, obudź się, nie mogę już tak dłużej siedzieć. O, już czuję zapach czekolady. Jak leci, Kate? W końcu spróbowałaś Nutelli? Jennifer, wracamy. To było pyszne, dziękuję, że poczekałyście.